Zdarzyło się, jeśli chodzi o podejście do pacjentów chorujących na stwardnienie rozsiane, myślę i o diagnozie, i o leczeniu, ale także w ogóle o postrzeganiu stwardnienia rozsianego przez samego pacjenta, ale też przez całe społeczeństwo. Niektórzy mówią, że się dokonała w tych ostatnich latach prawdziwa rewolucja. Czy pani profesor też by tak to nazwała? Tak, generalnie zgadzam się z tą tezą. Rzeczywiście dużo się zmieniło. Tak się składa, że rozpoczynałam swoją pracę zawodową akurat w roku 1993, więc wtedy, kiedy został zarejestrowany na świecie pierwszy lek modyfikujący przebieg stwardnienia rozsianego, korzystnie modyfikujący przebieg stwardnienia rozsianego, więc ten cały proces rozwoju diagnostyki i terapii stwardnienia rozsianego no, wiąże się nierozerwalnie z moją pracą zawodową. I rzeczywiście zaczęło się od jednego leku, który łagodził przebieg choroby. Teraz mamy tych leków kilkanaście o bardzo różnym mechanizmie działania, o różnej skuteczności, różnym sposobie podawania, więc w zasadzie możemy starać się dobierać lek jak najbardziej do potrzeb pacjenta, do profilu pacjenta. I tu te leki, wszystkie leki, które są zarejestrowane na świecie, są również zarejestrowane w Polsce, z tym, że nie wszystkie są jeszcze zrefundowane. I chcielibyśmy, naszym marzeniem jako lekarzy leczących stwardnienie rozsiane, jak również na pewno naszych pacjentów, jest to, aby nasi pacjenci mieli jak najszerszy dostęp do wszystkich nowoczesnych terapii, żeby mieli szansę skorzystania z dobrodziejstwa tej terapii. Dzięki wprowadzeniu nowoczesnych metod leczenia istotnie poprawiło się rokowanie w tej chorobie. Pacjenci mają szansę na prowadzenie normalnego życia. Wielu z nich, jeżeli zostaną wcześniej zdiagnozowani, wcześniej zostanie włączone leczenie, prowadzi w zasadzie normalne życie. Zakładają rodziny, kontynuują naukę, podejmują pracę zawodową, rozwijają swoją karierę zawodową i tak się dzieje coraz częściej. Również coraz więcej wiemy o wpływie stosowanego leczenia na ciążę, na płód i wiemy już teraz, że niektóre leki mogą być bezpiecznie stosowane również w ciąży, jeżeli jest taka potrzeba, można je zastosować. Są leki, które można stosować i karmić piersią. Także też jest to bardzo pozytywna wiadomość, bo wiadomo, że możliwość posiadania zdrowego potomstwa jest bardzo ważną kwestią dla każdego człowieka, kluczową, a chorzy na stwardnienie rozsiane niczym się w tym względzie nie różnią. Podkreśliła i powiedziała Pani bardzo ważną rzecz, mianowicie taką, że nie możemy mówić o jednej chorobie, o jednym stwardnieniu rozsianym, że to jest choroba, która ma wiele twarzy, bo wspomniała Pani o różnych grupach pacjentów, ale też każdy pacjent wymaga innego podejścia, innej terapii. Tak, to prawda. Jest to choroba bardzo heterogenna. Pacjenci mają bardzo różne objawy, zmieniają się one w czasie, ale wielu pacjentów no, może choruje też na inne choroby. Zdarza się. Generalnie chorzy na stwardnienie rozsiane są to przeważnie młodzi, zdrowi ludzie, którzy mają tylko tą chorobę. Ale zdarza się, że współistnieją inne choroby i wtedy też musimy to brać pod uwagę, wybierając leczenie u takiego pacjenta. Tryb życia, który pacjent prowadzi, zawód, który wykonuje, też może determinować wybór terapii. Coraz częściej słyszymy głosy ekspertów, które mówią o konieczności zmiany zapisu programów lekowych w stwardnieniu rozsianym. No, między innymi podkreślają eksperci konieczność złagodzenia kryteriów kwalifikacji do tego programu. Myślę tutaj o przechodzeniu z programu B29 do B46. Pani profesor, no, w jakim kierunku powinny te zmiany pójść w Pani opinii? No, te zmiany zdecydowanie powinny pójść w kierunku złagodzenia kryteriów nieskuteczności leków pierwszoliniowych. Ten postulat złagodzenia kryteriów jest zgłaszany przez środowisko neurologiczne nieomalże od momentu powstania programu drugoliniowego, co było niemalże 10 lat temu, bo o ile dobrze pamiętam, w roku 2013. Te kryteria włączenia do programu drugiej linii, które w tej chwili mamy, one nie mają żadnego uzasadnienia medycznego. One ograniczają istotnie dostęp naszych pacjentów do wysoce skutecznych leków. W Polsce pacjent musi się naprawdę istotnie pogorszyć, doznać ciężkiego rzutu, żeby móc otrzymać skuteczniejsze leczenie. I naprawdę myślę, że już przyszedł ten czas, żeby te kryteria złagodzić, żeby nasi pacjenci mieli szerszy dostęp do wysoce efektywnych terapii, bo my coraz więcej wiemy o tych wysoce efektywnych terapiach. Są
dane z praktyki klinicznej prowadzone na dużych grupach obserwowanych pacjentów, które jasno pokazują, że pacjenci, którzy od początku byli leczeni tymi wysoce skutecznymi terapiami, po wielu latach trwania choroby są sprawniejszymi osobami, tak? Mają mniejszą niepełnosprawność, mniejszy ich odsetek przechodzi w postać wtórnie postępującą i tych danych nie da się zakwestionować. Także bardzo liczymy na to, że program lekowy, który ulega teraz nowelizacji, że zostanie znowelizowany właśnie w tym kierunku. Ministerstwo Zdrowia na szczęście podkreśla, jak konieczna jest w ogóle zmiana wielu programów lekowych w różnych obszarach terapeutycznych, więc widzę, że jest takie zielone światło dla tych zmian. Wydaje się, że Ministerstwo Zdrowia to doskonale rozumie. My oczywiście przedstawiamy nasz medyczny punkt widzenia, organizacje pacjenckie przedstawiają punkt widzenia pacjentów. No oczywiście my rozumiemy to, że Ministerstwo Zdrowia musi myśleć też o kwestiach ekonomicznych, prowadzić. Ale w dalekiej perspektywie to się wszystko opłaca, tak, prawda? Tak, i to jest właśnie, to jest bardzo ważne, bo my mówimy, że programy leczenia stwardnienia rozsianego są bardzo kosztochłonne, a my nie powinniśmy mówić, że to są koszty, to jest inwestycja. To jest inwestycja w tych młodych ludzi właśnie po to, żeby nie stali się osobami niepełnosprawnymi, czyli nie byli beneficjentami ZUS-u, tak, tylko żeby mogli pracować i opieki społecznej, żeby mogli pracować, żeby mogli wytwarzać dochód narodowy, tak? I żeby mogli pełnić funkcje społeczne, które pełnią w tym czasie, żeby mogli być rodzicami, żeby mogli być małżonkami, bo to jest też bardzo ważna rola. Pani profesor, mówiła Pani o innowacyjnych terapiach. Bardzo istotne również dla skuteczności leczenia, dla jakości życia pacjentów jest forma podania. Te formy podania to też się okazało kluczowe w czasie pandemii, prawda? Kiedy dbaliśmy przede wszystkim o to bezpieczeństwo, ono wyszło na pierwszy plan. Wiemy, że na refundację czeka kilka nowych leków, w tym jest to nowa podskórna forma natalizumabu. Czy Pani profesor mogłaby wskazać, no, jakie korzyści płynęłyby z faktu, że byłby on powszechnie dostępny, czy też dla tych pacjentów, którzy potrzebują takiego leczenia? Jakie korzyści dla pacjenta, dla opiekunów, no i dla systemu mogłyby wynikać z tego? Natalizumab jest lekiem naprawdę, który przełomowym w leczeniu stwardnienia rozsianego. W momencie, kiedy został zarejestrowany do leczenia w roku 2006, już 15 lat jest stosowany na świecie, to był przełom. To jest lek naprawdę o ogromnej skuteczności w postaci rzutowej stwardnienia rozsianego. Lek bardzo skuteczny, również lek bardzo bezpieczny, jeżeli przestrzega się pewnych reguł jego stosowania, ponieważ jest to lek tak skuteczny, że jego głównym działaniem niepożądanym jest możliwość wzbudzenia tak zwanych infekcji oportunistycznych, tak? Może tak wpłynąć na układ immunologiczny, że pewien wirus, wirus JCV, który większość naszej populacji ma, my mamy tego wirusa, on jest, jest to wirus latentny, tak uśpiony. Zwany, czyli uśpiony w naszym organizmie i dopóki nasz układ odpornościowy jest sprawny, nic nam nie grozi. Ale w momencie, jeżeli dochodzi do immunosupresji, upośledzenia funkcji układu immunologicznego, a tak może się stać pod wpływem stosowania tego bardzo silnego leku, no może dojść do wzbudzenia tej choroby. Ale w tej chwili mamy program stratyfikacji ryzyka i wiemy, u kogo możemy stosować bezpiecznie natalizumab, jak długo go możemy stosować i coraz mniej przypadków tych właśnie infekcji oportunistycznych się zdarza. Także reasumując, jest to lek bardzo skuteczny, lek bardzo bezpieczny, bo my już umiemy go bezpiecznie u pacjentów stosować, wiemy, u kogo go zastosować. Jest tutaj aktualnie stosowany jako podanie dożylne. No nie jest to łatwa droga. Ono jest tak samo bezpieczne i skuteczne jak forma podskórna? Tak, tak. Tutaj droga podania nie wpływa jakoś na profil bezpieczeństwa leku, ale oczywiście podanie dożylne jest bardziej skomplikowaną drogą podania leku. Wymaga troszkę większych umiejętności od personelu medycznego, a dodajmy, że stwardnienie rozsiane jest chorobą trwającą całe życie, więc pacjent wielokrotnie ma pobieraną krew do badań, chociażby żyły są coraz słabsze, comiesięczne infuzje przez wiele lat też się osłabiają, więc z czasem może być nieco skomplikowane podanie dożylne leku, a przynajmniej wymagać więcej czasu, więcej zachodu, wymagać więcej sprzętu, chociażby aparaty do infuzji. Także podanie podskórne na pewno jest łatwiejsze, na pewno zabiera mniej czasu, a tak jak podkreśliłam, nasi pacjenci
leczeni w programie lekowym, to są w większości pacjenci, którzy pracują, uczą się, aktywni. Także nie mają czasu, który, na to, żeby przebywać godzinami w jednostkach służby zdrowia. Tak, mają swoje sprawy do załatwienia. No więc łatwość podania, niższe koszty, same zalety w zasadzie formy podskórnej. Wiemy, że zostały przeprowadzone badania oceniające farmakokinetykę, farmakodynamikę tej leku podawanego podskórnie. No, potwierdziły jego skuteczność w porównaniu z formą dożylną. Wiemy, że jest pozytywna opinia Agencji Oceny Technologii Medycznych. No i mamy nadzieję, że ten lek wejdzie do lecznictwa. Jest już stosowany w krajach Europy Zachodniej i na ostatnim Kongresie Europejskiej Akademii Neurologii mieliśmy możliwość zapoznania się z doniesieniem płynącym z Hiszpanii, gdzie lek jest stosowany. I otóż okazało się, że analiza farmakoekonomiczna dowiodła, że koszty po przejściu z formy dożylnej na formę podskórną, koszty podania leku zmniejszyły się około 60% rocznie na pacjenta. To jest niebagatelna kwota, jeżeli no, weźmiemy te setki pacjentów, które są lekiem leczone. No właśnie, to jest bardzo ciekawe, że wiele krajów europejskich robi takie analizy, prawda? Ocenia koszty i ocena wpływu terapii podskórnej właśnie na cały system, no przede wszystkim pacjent i jego najbliżsi opiekunowie, ale też korzyści, które płyną z tego dla systemu. Czemu nie są to mocne argumenty jeszcze dla naszych decydentów, bo jednak te doświadczenia krajów europejskich, no warto brać pod uwagę, bo oni to mają policzone. Ja chcę wierzyć, że są to jednak mocne argumenty dla naszych decydentów i no cóż, tylko tyle. Czekamy, tak? Czekamy. Zapytałam o to bezpieczeństwo i skuteczność formy podskórnej i formy dożylnej. Rozumiem, że my już mamy pewną praktykę kliniczną związaną ze stosowaniem formy podskórnej. Jakie są wnioski, że są pacjenci leczeni też taką formą w to Polsce? To znaczy w naszym kraju nie są leczeni nie pacjenci do tej pory formą podskórną. Są leczeni w krajach Europy Zachodniej, ponieważ jest to lek zarejestrowany w Unii Europejskiej. My w Polsce nie leczymy, ponieważ lek nie jest refundowany, a no jest to terapia na tyle kosztowna, że naszych pacjentów nie stać na to, aby kupywać ten lek bez refundacji. No ale bez wątpienia podnosi też ten sposób podania leków jakość życia pacjenta, prawda? To wpływa bezwzględnie tak, na to bardzo Tak, z wyraźnie. Pewnością. Tak jak już podkreśliłam, jest to przede wszystkim proces krótszy, łatwiejszy. Wydaje mi się, że taki pacjent mógłby być zdecydowanie przyjmowany ambulatoryjnie, bez konieczności hospitalizacji. To też jest kosztowne. Co też jest i kosztowne, i przede wszystkim czasochłonne, i bardzo obciążające personel medyczny, bo każda hospitalizacja wiąże się z wypełnieniem mnóstwa różnych dokumentów, a naprawdę nie ma kto tych dokumentów wypełniać. My autentycznie cierpimy na brak kadr medycznych, na brak lekarzy, neurologów, na brak personelu pielęgniarskiego w oddziałach neurologii, gdzie te programy lekowe są prowadzone. Przeciętny neurolog ma w tej chwili ponad 54 lata, a 30% neurologów pracujących w naszym kraju osiągnęło już wiek emerytalny. Nadal pracują, ale gdyby odeszli, nagle z dnia na dzień, to by była katastrofa. Pani profesor, prezes elekt Polskiego Towarzystwa Neurologicznego to ktoś taki, kto musi też patrzeć na system i też wyprzedzać czas trochę i pewne decyzje i planować i analizować. Miejsce SM-u w strategii, w ogóle strategii neurologicznej w Polsce, jak pani to widzi? SM jest jedną z najczęstszych chorób neurologicznych, dlatego też strategia rozwoju polskiej neurologii, która została opracowana i upubliczniona rok temu, we wrześniu 2021 roku, została opracowana przez ekspertów Polskiego Towarzystwa Neurologicznego we współpracy ze specjalistami w dziedzinie ochrony zdrowia. Skoncentrowała się na kilku podstawowych, najczęstszych chorobach układu nerwowego. Wśród nich jest również stwardnienie rozsiane. Jest to choroba, która wyróżnia się tym, że dotyczy przede wszystkim młodych osób w wieku produkcyjnym. Jest zazwyczaj rozpoznawana koło 30 roku życia, między 20 a 40 rokiem życia. My już widzimy pierwsze pozytywne skutki tego, że możemy stosować leki modyfikujące przebieg choroby. Istnieją już analizy ZUS-u dotyczące czasu niezdolności do pracy
w tej grupie pacjentów chorujących na stwardnienie rozsiane i widzimy, że ta absencja chorobowa zmniejsza się. Mniej osób przechodzi na renty inwalidzkie. Także, tak jak wcześniej powiedziałam, decydenci, my wszyscy, całe społeczeństwo, powinniśmy patrzeć na leczenie chorych na stwardnienie rozsiane nie jak na koszty, które to powoduje, tylko jak na pewną inwestycję w ich dobrostan, w to zdrowie społeczeństwa, które no, zaowocuje, zwróci się, prawda, na różnych polach. Pani profesor, bardzo dziękuję za spotkanie i za rozmowę. Dziękuję bardzo.